507-964-253-507-964-253. Kiedyś, dawno temu, proszę Państwa, Once Upon a Time, do takiego programu, który prowadziłem w innej telewizji, zaprosiłem trójkę gości. To była Janina Paradowska, Krzysztof Teodor Teplic i Daniel Pasent. No dziś to byłoby niemożliwe, nie tylko dlatego, że niektórzy nie żyją. Wszystkim to byłoby niemożliwe, dlatego, że nie dało się z nimi rozmawiać najprawdopodobniej. Tak się zastanawiałem, czego mi dzisiaj brakuje w tej przestrzeni publicznej, w tej dzisiejszej takiej politycznej módce. I przypomniały mi się takie słowa, które w kwietniu 2010 roku napisał pan profesor Krasnodębski. To był taki felieton do rzepy, później z tego powstała książka. Już nie przeszkadza, taki był tytuł. Krótki fragment, jeżeli można. Razem z prezydentem zginęli ludzie, którzy byli nadzieją polskiej polityki. Władysław Sasiak, Grażyna Gęsicka, Tomasz Merta, Aleksander Szczygło. Zginął Janusz Kochanowski, który podczas ostatniej rozmowy opowiadał mi o tym, jak jego i jego rodzinę zaczęły nękać odpowiednie instytucje. Zginął Janusz Kurtyka, o którego nękaniu wiedziała cała Polska. Zginęła Anna Walentynowicz, która przeżyła i próbę otrucia w 1981 roku i stan wojenny. I lata zapomnienia w III RPM. Ich wszystkich łączył jeden wspólny rys. Byli ludźmi idei, a nie kariery. Byli państwowcami. Niestety już nie zabiorą głosu, by wyjaśnić, o co im chodzi, o co chodziło prezydentowi. Teraz już nie będzie przeszkadzał. Miejcie odwagę, pozostańcie sobą. Już zaczęliście dzielić łupy i dobierać się do szaf. Zróbcie kolejne szkło kontaktowe, wyśmiejcie tę śmierć, wypijcie małpki, zaproście Palikota i Niesiołowskiego, krzyczcie cham i dureń i były prezydent Lech Kaczyński. Wyśmiewajcie i drwijcie. Bądźcie sobą. Gardzę wami. Jestem dumny, że go znałem. Ja pamiętam, jak kiedyś przy okazji takiego świątecznego wywiadu poza kamerami chwilę rozmawiałem tam z panem prezydentem i zahaczyłem go o Tuska i on tak się trochę żachnął i tam o tym Tusku powiedział coś takiego, co mnie zastanowiło, dlatego że to nie było rozczarowanie jego osobiste. To było rozczarowanie i troska o Polskę właśnie. I to jest coś, czego mnie dzisiaj naprawdę brakuje w tej codziennej mówce. Przepraszam, ale od czasu do czasu muszę z Państwem porozmawiać poważnie, bo o co będziemy cały czas o tych spórkach, biedroniach i tej reszcie. Bardzo piękne słowa pana profesora Krasnodębskiego, bardzo słuszne i niestety ciągle aktualne. Tylko te epitety się trochę zmieniają na jeszcze bardziej wulgarne. No i tyle. O wywiadzie chciałem wspomnieć, tym z RMF-u dzisiejszym, ale to może za chwilę, bo tam chyba pan Edward czeka, tak? Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Edwardzie, słucham pana. No ja w sprawie tego sędziego Tulei, czy on ma immunitet zabrany, to po co drugi raz trzeba sędziów prosić o uchylenie jemu immunitetu, czy zezwolenie? Jak już jest w tej samej sprawie, to nie jest inna sprawa, to jest ta sama sprawa dalej. Masz pozbyty, jest immunitetu pozbyty. W związku z tym przejść w nocy, go wyciągnąć jak psa i sprawa załatwiona. To jest jedna sprawa, druga sprawa o tą kobietę, którą ten facet uderzył. Tam oni mówią, że najpierw ten facet uderzył tą kobietę z tyłu z głowy, ona mu oddała i potem on jej poprawił, nie? Także to... Tak jak mówiłem, panie Edwardzie, nie wiem, nie jestem w stanie tego rozsądzić. Nie, przepraszam najmocniej, ale nie widziałem tego filmu tak dokładnie, żebym wiedział, jaka była sekwencja tych wydarzeń. Ale co by tam się nie wydarzyło, no to nic nie usprawiedliwia takiej reakcji tego pana i tyle, koniec, kropka. No. Ale ona go też nie powinna uderzyć. Ależ oczywiście, że tak, ale proszę pana, no to tylko damski bokser, jak sama nazwa wskazuje, zachowuje się w taki sposób. Naprawdę nie ma o czym mówić. No a z tym Tuleją?
A z tym Tuleją to jest Maria, już tyle razy to było wyjaśniane, dopóki są kastą nie będzie to załatwione, to będzie się to tak ślimaczyło i tyle, bo będą wykorzystywali wszystkie możliwe kruczki prawne do tego, żeby się tak zachowywać. Niech pan popatrzy na to, co wyprawia ten Wawrykiewicz, ta cała reszta. Bardzo uprzejmie dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Pan Edward z Bytomia. Podczas, proszę państwa, dzisiejszej rozmowy z RMF FM, pan redaktor Mazurek zapytał posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego między innymi o posiadane przez pana posła mieszkania, no bo z oświadczeń majątkowych wynika, że pan poseł ma 9 takich mieszkań. Jak się tłumaczył pan poseł Robert Kropiwnicki? Uwaga, Telekino, bardzo proszę. Panie pośle, przeglądałem pańskie oświadczenie majątkowe, pan wybaczy, no ale ono jest publiczne, prawda? Oczywiście, tak. Muszę powiedzieć, pan jest kolekcjonerem. Nie kolekcjonerem, raczej inwestorem. 9 mieszkań, Na tak, co panu tak, 9 tak. mieszkań, panie pośle? Pan się, wszyscy się śmialiście z Obajtka, a pan od 10 lat jest posłem. Z tego się nie da zarobić jakichś strasznych milionów. A pan ma 9 mieszkań. Jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu majątkowemu, a to jest zawsze taki sprawdzian, czy sprzeda pan poseł, i to nie tylko pan, swoje mieszkanie za cenę z oświadczenia majątkowego. No ale... Tak, to akurat tak. Sprzeda pan te mieszkania za cenę z oświadczenia majątkowego? To są tak? To pan... Tak, w Legnicy są ceny około 5000 zł za metr. No. Tak, właśnie. Czyli rozumiem, to jest właściwa cena. Tak. Dobra, rozumiem. To według tych pańskich wyliczeń, to ma pan tam 2 miliony, prawie 200 tysięcy w tych mieszkaniach. Ma pan jeszcze ziemi za ponad 300 tysięcy. Znaczy, żeby była jasność, to dobrze, że pan inwestuje, a nie przepija wszystko. Naprawdę, to dobrze. Ja proszę pamiętać, że jestem posłem zawodowym dopiero od 2015 roku. Ja wcześniej długo pracowałem, byłem posłem niezawodowym i pracowałem w spółce, w której zarabiałem dużo lepiej niż poseł. Dlaczego pan zrezygnował? Bo obowiązki parlamentarne jednak już nie pozwoliły mi tego godzić. A co to była za spółka, proszę powiedzieć? Samorządowa. Właśnie, czyli po prostu to była samorządowa spółka, czyli partyjna robota, panie pośle. Niech się pan nie gniewa, ale jak takie rzeczy, takie prace dostają po... Wie pan, życzyłby panu takiej partyjnej roboty, której po 10-12 godzin na dobę ciężko pracowaliśmy, żeby rozwijać region. Naprawdę. Jasne, no jasne, jasne. Wszyscy ciężko pracują, Obajtek też ciężko pracują. Może panu powiedzieć, że on po 16 godzin pracuje i co z tego? Nie dostałby tej pracy, gdyby nie był z PiS-u, tak jak pan nie dostałby pracy w swojej spółce, gdyby nie był z Platformy. No bądźmy szczerzy. Ja w tej spółce pracowałem 12 lat. Więc... Moje gratulacje. I rozumiem, że wtedy pan odłożył te pieniądze na te wszystkie mieszkania. Tak. No i żeby wszystko było jasne, ja państwu życzę, żeby państwo pracowali w takich spółkach. Pan poseł Kropiwnicki przyznał, że to właśnie w ciągu tych 12 lat pracy w samorządowej spółce odłożył te pieniążki na zakup tych 9 mieszkań. W czerwcu 2014 roku Gazeta Wyborcza donosiła, że politycy Platformy w Legnicy stworzyli układ służący finansowaniu prywatnych przedsięwzięć z pieniędzy publicznych. Korzystali na tym członkowie partii, ich rodziny, znajomi, płynęły do nich pieniądze z Agencji Rozwoju Regionalnego, ARLEK, a także z unijnych dotacji. Afera skończyć się może rozwiązaniem struktur PO w Legnicy. Tak wówczas pisała Gazeta Wyborcza. Linia obrony jest prosta jak parasol. Gazeta Wyborcza kłamie. Już. Pani Paulina Starnowa jest z nami. Kłaniam się pani Paulino. Dobry wieczór. Serdeczności i ukłony dla wszystkich. Tak, właśnie tutaj jeszcze słuchając pana Kropiwnickiego i całej tej ekipy. Tak, to było 8 zmarnowanych lat dla nas Polaków, natomiast jak najbardziej dla nich to były lata bardzo intratne. Stąd też nabyta mądrość, prawda? Kłamać. Wszystko jest nie tak, jak my to widzimy, słyszymy. Organoleptycznie możemy stwierdzić, więc my się wszyscy mylimy, tylko oni są nieomylni. To tak
przy okazji tego ostatniego materiału. Natomiast dzwonię, chcę powiedzieć, że jestem zdruzgotana, zdewastowana jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Też właśnie przede wszystkim po dokumencie redaktor Sienkiewicz. Mając bujną wyobraźnię, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co trzeba mieć w głowie, co trzeba mieć w sercu, bo na pewno nie dobro ojczyzny, państwa, które mnie wydało, wykarmiło, wykształciło, jest moim miejscem na ziemi, któremu jestem coś winna. Na pewno lojalność. Tutaj właśnie piję do tych wszystkich, którzy te 8 lat naszej Polsce kochanej zmarnowali. Bo przecież w Polsce będą wzrastały moje dzieci i dzieci moich dzieci. A zatem chciałabym, i wydaje mi się to tak logiczne jak konstrukcja cepa, że moim pragnieniem powinno być pozostawienie ojczyzny w jak najlepszym stanie. W dostatku, przekazując wartości, tradycje, religię, pewną tożsamość i chyba przede wszystkim pewien społeczny kod genetyczny. Dodam, że katolicki mam na myśli. A ci wszyscy bezpaństwowcy, bo dla mnie właśnie ci rządzący wcześniejsze 8 lat, to dla mnie to są ludzie, dla których państwo nie ma żadnego znaczenia. I nieważne, czy są u władzy, czy nie, mają jedno, jak gdyby jedna rzecz im przyświeca. Wszystko niszczyć. Wspomnę tutaj wyprzedaż majątku narodowego w latach 90., ale też taka perełeczka, która powala, przynajmniej mnie, bodajże w styczniu 2015 roku rząd PO-PSL sprzedaje polskie nagrania. Za ile? Za śmieszne niewiele ponad 8 milionów złotych. A nie udało się odkupić, bodajże chyba w 17 roku była próba, czy w 18. No wcale się nie dziwię, to jest przecież perła. Cała dokumentacja 60 lat bodajże, bo chyba powstaje, polskie nagrania powstają gdzieś w 50 latach. Co jeszcze? Wszystko negują. Zero współpracy, mało tego, zero propozycji. Pamiętamy powalające słowa Schetyny. Program ogłosimy, jak wygramy. Prawda? No więc na co my mamy głosować, przepraszam. I to jest zastanawiające, kto na nich głosuje i że jeszcze jest tylu ludzi, którzy na nich głosują. Zapytam jeszcze raz, co trzeba mieć w głowie, albo inaczej postawię pytanie, w czyjej kieszeni trzeba siedzieć, albo jakie kwity nam nie mają. Komu zaprzedałam swoją duszę? Za ile handlowałam moją dumę narodową? Ile to jest warte? Judasz też przehandlował swojego mistrza. I jaki był jego koniec? Nie życzę im takiego końca, ale na pewno chciałabym, żeby ci przeńcy podjęli taką refleksję. Zatrzymali się, przemyśleli. Przypomnieli sobie, że tylko prawda czyni człowieka naprawdę wolnym. Żeby znowu życie zaczęło im smakować. Bo te srebrniki, prawda, to mogą być euraczki, prawda, czy jakieś rubelki. Przecież nie można wszystkiego kupić na tym świecie. I tutaj bardzo ważna rzecz. Nie godzi się wpuszczać do domu kogoś i chyba nikt by tego nie zrobił. Kto źle mi życzy. Kto tylko czyha, jakby tu mnie, jakby dorwać się do mojej tętnicy, przegryźć ją i później patrzeć, jak się wykrwawiam. No a dalej zagarnąć moją własność, z moich potomków zrobić niewolników, a najlepiej ich unicestwić. Ludzie, Polacy, przecież my to już wszystko przerabialiśmy. 1772, 23 sierpień, 1 września, 17 września 1939 roku, a potem Teheran w 1943 i Jałta w 1945. Czy my mamy naprawdę taką krótką pamięć, że wciąż tak wielu wybiera tych, co nam dewastują Polskę? Co nam pozostaje? Ja też się nad tym zastanawiam. Jak już wstaliśmy z kolan,
dobrze wykonujmy nasze obowiązki, godnie postępujmy, dobrze wychowujmy dzieci, bo jako nauczycielka z ponad 30-letnim stażem stan wychowania, nie tylko w szkole, bo wiemy, jak to wygląda obecnie, ale w domu jest naprawdę powalający. Tutaj apel gorący do rodziców, otrząśnijcie się. Nikt wam dzieci za was nie wychowa, nie przekaże wartości. I tutaj, co w tym nam pomoże? Bójmy się Boga, po prostu bójmy się Boga i otrząśnijmy się z tych niegodziwości, którymi nas raczą. Chciejmy dobra dla naszej ojczyzny. Piękne słowa pana redaktora i te cytaty z książki przytaczane na początku drugiej części. Ja też takie jedno przemyślenie jeszcze. Bloger Matka Kurka chyba w 2016 nietypowo nazwał Jarosława Kaczyńskiego facetem, który ma żelazne jaja. Pamiętam to, bo czytałam te jego przemyślenia i naprawdę byłam zadziwiona takim określeniem. Ale dlaczego? Po całej tragedii utraty brata, tylu przegranych na wówczas wyborów, bo przecież do 2015 bodajże było ich 8 czy 9, po walcu Przemysłu Pogardy, który po nim jeździł tam i z powrotem. On tak, można powiedzieć, po ludzku, bez żadnych panegiryków, można podziwiać tego człowieka, że mu się jeszcze coś chce dla Polski zrobić. I na pewno wiele milionów Polaków czekamy na sprawiedliwość. I nie będę ukrywać, że cieszy mnie nadaktywność i emocjonalność byłego niestety premiera Rzeczypospolitej i jego popleczników. Taka właśnie nadaktywność, która dla mnie świadczy, że jakieś obawy się budzą, czy może właśnie sen nie jest taki syty, prawda, żeby dawał wypoczynek. To była jedna sprawa. Natomiast jeszcze już krócej, chciałabym po zeszłoczwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego się do Rzecznika Praw Obywatelskich tak radośnie, pełną piersią wykrzyczeć. Nikt nie ma prawa oceniać, czy ten wyrok zapadł zgodnie z prawem, czy skład sądu był prawidłowy, czy nie, czy jest konkluzją. Nikt nie ma prawa kontrolować, czy ten wyrok spełnia jakiekolwiek wymogi, czy w jego ocenie jest opinią, czy konkluzją ze spotkania towarzyskiego. I kto to mówił? Nie powiem, że klasyk. To były słowa posłanki PO Kamili Gasiuk-Pihowicz. I jeszcze na koniec podkreśliła, a to był rok 2016, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. I tutaj by się tylko jeszcze chciało tej bezdurnej opozycji wykrzyczeć to, co oni krzyczeli: konstytucja, konstytucja. Niech się kłaniają nisko, tak jak do tej pory się kłaniali tejże konstytucji. Mała dygresja. Wybitna aktywistka, pan redaktor pewnie wie, kto to jest, w ocenie właśnie rzecznika Bodnara. Pani niejaka Lempart, która publicznie używa wulgaryzmu w obecności dość młodych polskich obywateli, nawołuje do obalenia demokratycznie wybranego rządu, nawołuje do zabijania nienarodzonych Polaków. I rzecznik obywateli Rzeczypospolitej ją nazywa wybitną aktywistką. No po prostu się scyzoryk w kieszeni otwiera. Jestem zniesmaczona, rozżalona, zdewastowana, mogę powiedzieć, że właśnie takie słowa padają z ust pana Bodnara, który mnie ponoć jest moim rzecznikiem. I tutaj też tak na marginesie, może by zaczął ten pan bardziej się przykładać do wychowania syna, a nie państwu polskiemu rzucać pod nogi kłody. I już naprawdę na koniec. Sprawa Sądu Warszawskiego i pani sędzi, która zwolniła z aresztu byłego ministra w rządzie Donalda Tuska,
który ma szereg zarzutów i nakłada na niego śmieszną kaucję 1 000 000 złotych. A ma zarzuty ubrania łapówek rzędu 4-5 milionów. Pogrzebałam troszeczkę i w historii pana Romana Kluski. 2002 rok, za to, że nie dał się skorumpować, kaucjan jest na niego nałożona w wysokości 8 milionów złotych w 2002 roku. Za to, że się nie dał skorumpować. No po prostu horrendum. A już zupełnie kończąc, pobyt w więzieniu proponowałabym tutaj, żeby minister sprawiedliwości wziął to pod uwagę, powinien odbywać się na koszt złoczyńcy, nie na mój koszt podatnika, tylko niech jego rodzina mu tam dostarcza jedzonko, ewentualnie opłaca ten hotel. A pani sędzi przypomniałabym, że właśnie zostawiając mu ukraiński paszport, to może by mu zaproponowała pobyt w dziurmie ukraińskiej. Tam może by były bardziej godziwe warunki niż w polskim. Za nasze pieniądze podatników w areszcie, bo to jeszcze nie więzienie. Kłaniam się serdecznie, wysłucham też jakiejś kontr komentarza pana redaktora. Krótki to będzie komentarz pani Paulina. Ja mógłbym tak pani słuchać do jutra rana, ale czas nam się skończył, więc mogę tylko tyle powiedzieć, że ja zazdroszczę tym rodzicom, którzy wysyłają swoje dzieciaki do takiej szkoły, w której pani uczy. Wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, do jutra.